Rokowe brzmienie to zdecydowanie temat kolejnej informacji w tym wydaniu Wiadomości Lokalnych, a nawiążemy do niego na podstawie minionej, 7. edycji Rokowej Bitwy o Bartię, która po raz pierwszy odbyła się na Bartoszyckiej Starówce. Tym razem w części konkursowej udział wzięło 11 zespołów. Bartoszycka Starówka gościła już wielu artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, by zadowolić mieszkańców i dać im możliwość kontaktu odbioru muzyki na żywo. I zwykle były to godzinne spotkania, a więc zwyczajnie za krótkie. Tymczasem ucztę dla tych, co kochają rockowe brzmienie, na kilka godzin zafundowała zorganizowana po raz 7. Rockowa Bitwa o Bartię, dając z kolei zespołom możliwość prezentacji swego kunsztu na scenie i wzięcia udziału w przeglądzie aż 11 grupom rockowym. I po raz pierwszy to spotkanie odbyło się w samym centrum miasta. Są przeglądy ościenne, które mają, nie wiem, wyższe nagrody pieniężne, ale tam mają problem z ilością zespołów zgłaszających się, a u nas, nie wiem. No, po prostu idzie fama i te zespoły chcą. Zespół z Krakowa, który walczył o dziką kartę. No, dla mnie to ewenement, bo przejechali tyle kilometrów. Chłopaki, nie wiem, płacili za hotel, za wszystko. Po to tylko, żeby zagrać tutaj. Powiedzieli, że muzyka ich cieszy, chcą to robić. I chcieli przede wszystkim poczuć atmosferę Bartoszyckiej Bitwy o Bartię, która pozytywnym echem rozniosła się po muzycznym świecie, stąd takie zainteresowanie m.in. zespołów z Gdańska, Gdyni, Lublina, Wrocławia, Sierakowic, Torunia, Olsztyna czy wspomnianego Krakowa. Co oczywiście przekłada się na poziom prezentowany na scenie nie tylko dla samego występu, ale zdobycia uznania wśród publiczności i przede wszystkim jury. Poziom tegorocznego przeglądu bardzo wysoki. Cieszymy się, jury cieszy się, że przyjechało wszystkie 11 zespołów. Powiedziałbym, że przegląd bardzo wyrównany zarówno technicznie, jak i gatunkowo muzycznie. W poprzednich latach te gatunki czasami się mieszały, były różne, natomiast dzisiaj można powiedzieć, że one były dosyć podobne, przez to mieliśmy lekki problem z wyłonieniem pierwszego miejsca, bowiem było dwóch, a nawet trzech faworytów. To właśnie ta trójka, która zdobyła trzecie, drugie miejsce. I każdego członka jury inny był głos, kto powinien zająć pierwsze miejsce. Ale potem po krótkiej dyskusji, po odliczeniu pewnej punktacji, stwierdziliśmy zgodnie rzeczywiście, że ten podział miejsc, pierwsze, drugie, trzecie, jest jak najbardziej zasadny. I właściwie z werdyktem zgodziła się tak publiczność, jak i biorące w przeglądzie zespoły, którym udzieliła się atmosfera wydarzenia i chętnie dzieliły się nią na scenie, prezentując to, co przywieźli ze sobą najlepszego. A więc własne utwory, wypracowane brzmienie i to coś, co mniej lub bardziej ujęło komisję, mającą wiele wspólnego z byciem na scenie, czy samą Bitwą o Bartię. Stąd, choć ostatecznej ocenie towarzyszyła dyskusja, przy pierwszym miejscu komisja doceniła atuty olsztyńskiej grupy. Ja powiem, że rzeczywiście jak wszedł zespół z Olsztyna, nasz dzisiejszy zwycięzca, Messy Brain, no to poczuliśmy od razu taką energię, tak? To jest ten taki moment, kiedy nagle coś się na scenie dzieje, tak? Występuło kilka zespołów technicznie poprawnych, muzycznie okej, było fajnie i nagle pojawia się ktoś, kto robi pewne show, kto robi pewne zamieszanie, do tego jest świetny technicznie, świetny muzycznie, no mówimy wow, prawda? Zobaczymy, czy teraz ktoś do tego poziomu dorówna, tak? No i potem jeszcze właśnie wyszedł zespół Jantra i to był taki problem, prawda, że jedni i drudzy byli też fajni, fajne zrobili show i trzeba było wybrać zwycięzcę, ale to mówię, tutaj sobie podliczyliśmy punkty i tak to było. Ja pamiętam z historii, podobnie kiedyś było zespołu Eight of Bangla. Kiedy Eight of Bangla pojawiło się na scenie, wszyscy powiedzieliśmy wow, prawda? To jest to, na co to jury czekało, na co ten przegląd właśnie czekał, żeby pojawił się taki zespół, gdzie bez żadnego cienia wątpliwości powiemy tak, no to jest zasłużone na pierwsze miejsce. I myślę, że właśnie dokładnie było dzisiaj podobnie z zespołem Messy Brain. Taką poczuliśmy fajną energię, takie pozytywne wibracje z tej sceny, że no tutaj nie mogło być wątpliwości. I to pierwsze miejsce zasłużenie przyznano olsztyńskiej grupie Messy Brain, który na rockowej scenie jest od 2 lat i za każdym razem wywołuje entuzjazm wśród publiczności. Taki ma sposób bycia.
Zaczęliśmy grać 2 lata temu, troszeczkę w innym składzie. Bardzo dużo osób się przewinęło przez nasz zespół, szczególnie gitarzystów. Natomiast w obecnym składzie próbujemy od 3 miesięcy, tak? Ostatnio sobie to liczyliśmy. Łukasz jest naszym jakby najnowszym kompanem do grania, jest perkusistą. No i od 3 miesięcy przygotowujemy się, no właśnie na takie sytuacje jak dzisiaj, na przykład na takie na przeglądy, na festiwale, na jakiekolwiek granie w zasadzie. Bo choć sferokowe brzmienie zaczynali szlifować na coverowych utworach, to bardzo szybko w tym nurcie odnaleźli swój styl i dziś mają już własne utwory, z którymi podbijają kolejne sceny, realizujące siebie i marzenia, którym sprzyja los i sami członkowie grupy, w których rock drzemie od zawsze. No chyba jest jednak ta dusza rockowa w nas. Tu Jacuś w zasadzie zespół zakładał i on od zawsze Metallica, kiedyś jako ci młodzi chłopcy w liceum, czy jeszcze wcześniej? No tak, sytuacja sięga czasów technikum, kiedy byliśmy zafascynowani Metallicą i wtedy chcieliśmy też mieć własny band. Chcieliśmy być taką olsztyńską Metallicą, ale potem poszliśmy do pracy, zapomnieliśmy o naszych marzeniach na 20 lat albo i lepiej i 2 lata temu reaktywowaliśmy się. A reaktywowaliśmy się, ponieważ usłyszeliśmy, że jest potrzebny zespół, żeby zagrać na charytatywnym koncercie dla 2 dziewczyn chorych. I nie zastanawialiśmy się, po prostu chłopaki zebrali ekipę, nie mieli wokalisty, robili jakieś castingi. W pewnym momencie Jacuś do mnie mówi, słuchaj, przyjdź w końcu do nas na próbę, bo w ogóle nie byłaś, no. Przyszłam, kazali mi śpiewać, dali mikrofon tak, i tak zostało. W zasadzie chcieliśmy, żeby Martusia przyszła na próbę posłuchać tych wokalistów, którzy mieli u nas śpiewać. No i skończyło się tak, że to ona dostała ten mikrofon i w zasadzie gra pierwsze skrzypce i ten sukces na pewno jest przede wszystkim dzięki niej. A w międzyczasie skład zespołu uzupełnił perkusista. To chyba generalnie jest tak, że po prostu ta atmosfera tak wpływa na cały klimat i towarzystwo, że po prostu jakby nie ma problemów z jakąś aklimatyzacją w tym towarzystwie, bo jakby i dogadać się możemy bezproblemowo i raczej jesteśmy zgodni, a przede wszystkim chyba jesteśmy jakkolwiek ambitni, żeby gdzieś tam się spotkać te 2 razy w tygodniu i zrobić jakąkolwiek próbę, nie? Także no myślę, że chyba po prostu tutaj wszystko się tak ładnie zgrało ze sobą, że ja jakkolwiek ze swojej strony nie miałem problemu z żadną aklimatyzacją. Lukas, wciągnęliśmy cię jak kluskę z rosołu. Dokładnie. Po prostu. Usłyszeliśmy, że fajnie gra, no to dobra, ten będzie naszym perkusistą. Jeden telefon, słuchaj, chcesz z nami grać? No tak, pojawił się, już poszło. Prosto po nagrody. W tym to pierwsze miejsce w rockowej bitwie o Barcin i zasłużony koncert tuż po rozstrzygnięciu wyników przeglądu, który zespół nie mógł zagrać z powodu pilnego wyjazdu gitarzysty Maćka Głębiewskiego. Gdybyśmy przyjechali na pewniaka, to ten gitarzysta by tu z nami dzisiaj był. A w związku z tym, że się kompletnie nie spodziewaliśmy, bo 11 zespołów z całej Polski, hello, no to trochę jest. Nie spodziewaliśmy się, dlatego no, musiał wyjechać, niestety wyjechał. No i pewnie jak się dowie, że wygraliśmy, to oj, dostanie Bęcki, oj! Maciuś? Nic nie będzie z tego do podziału, nie, nie. Dzielimy na trójkę. No oczywiście. On nie dostanie nic. Ale satysfakcji z udziału nikt mu nie odbierze. Tak jak wszystkim grupom, które pojawiły się na bartoszyckiej scenie podczas 7. edycji rockowej bitwy o Barcję. Dzięki! Jacuś Bas! Lukasz Persia! Perkusja z nazy się nie Barcja! Maciek gitara! I kłaniamy się nisko! Bo!